Kłopoty finansowe samorządów to splot kilku z punktu widzenia samorządów nieszczęśliwych okoliczności, a więc przede wszystkim zmiany podatkowe. Zmiany podatkowe powodują znaczną utratę dochodów samorządu w skali Warszawy liczoną w setkach milionów złotych. Kolejne skutki to oczywiście nieszczęście związane z COVID-em, które rzutuje na dochody samorządów w bardzo wielu dziedzinach. W przypadku Warszawy jako taki szczególny, szczególnie efektowny na swój sposób przykład można wskazać na komunikację miejską. Ponad 220 milionów straty z tytułu dochodów ze sprzedaży biletów. W tej chwili głównie koncentrujemy się na przejrzeniu inwestycji i naszych zamierzeń wydatkowych wychodzących nie dalej poza wydatki inwestycyjne. Głównie musimy ograniczać te wydatki poprzez przesunięcia w czasie poszczególnych pozycji inwestycyjnych, choć oczywiście są i takie, z których będziemy rezygnować zupełnie. Jesteśmy w takim momencie, że musimy kończyć inwestycje, którym z takim trudem, ale udało nam się pozyskać finansowanie zewnętrzne w postaci funduszy unijnych. To jest dla nas priorytet. To są olbrzymie inwestycje, które zmieniają oblicze naszych miast, miasteczek, wsi. Z drugiej strony konieczność ograniczenia wydatków związana z COVID-em powoduje, że musimy ograniczać te mniejsze, równie potrzebne, ale jakże istotne z punktu widzenia małych lokalnych społeczności inwestycje właśnie takie osiedlowe, mniejsze społeczności pod tytułem równy chodnik czy prosta ulica. To są również inwestycje te związane z lepszą jakością życia pod nazwą czy małe zbiorniki retencyjne, czy wymiany indywidualnych źródeł ciepła. To są wszystko inwestycje konieczne, ale z uwagi na fakt, iż środki, finanse samorządów są w tej chwili bardzo ograniczone, w pierwszej kolejności kończymy te, których udało nam się pozyskać, środki, które zmienią oblicze funkcjonowania całych naszych jednostek miasta i naszych społeczności. Z drugiej strony mam nadzieję, że w perspektywie czasu uda nam się zrealizować te, które teraz zmuszeni jesteśmy odłożyć w czasie. Z odwagą i z odpowiedzialnością budujemy budżet na przyszły rok. Z odwagą, bo ten budżet jest największy w historii, ponad 915 milionów złotych, z tego ponad 64 miliony na inwestycje. W skali naszego miasta nigdy do tej pory takich wydatków nie planowaliśmy. A z drugiej strony odpowiedzialność polega na tym, że z obawą patrzymy na źródła finansowania tego rozwoju i tego przyszłorocznego budżetu. Z jednej strony to są inwestycje unijne, które są już zakontraktowane, będziemy je realizować, kończyć. Inne chcielibyśmy rozpocząć, ale opieramy na źródłach, które jeszcze nie do końca są zdefiniowane. To Krajowy Plan Odbudowy, to rezerwa budżetu państwa w rękach pana premiera. Chcielibyśmy zrealizować miejskie inwestycje również w oparciu o te rządowe środki, co do których nie mamy pewności, czy będą. Jako branża budowlana patrzymy z dużym zaniepokojeniem na ilość inwestycji samorządowych i spadający ich trend w najbliższych latach. Zachęcamy samorządy do współpracy w formule partnerstwa publicznego i rozwijaniu tych inwestycji poprzez inwestowanie i współpracę z finansowaniem prywatnym. Że nasz rynek już jest na tyle rozwinięty, że widzę, że te inwestycje w tej chwili ta ilość inwestycji w formule PPP zaczyna się powiększać. I tutaj można podać przykład, czy też naszej inwestycji realizowanej z miastem Wrocław, gdzie zrealizowaliśmy dla nich parking i w tej chwili utrzymujemy ten parking po wybudowaniu. Dla nas nawet trudna informacja jest cenną informacją. W samorządach w większości pracują lokalne firmy i to te lokalne firmy, które właściwie dają pracę mieszkańcom, realizują 90% tych inwestycji. Branża budowlana generuje dla państwa
potężną część PKB, a więc między 7 a 8% PKB stanowi branża budowlana. I tu też warto podkreślić, że 70% środków alokowanych w inwestycje z powrotem wraca czy też do samorządów, czy do budżetu państwa. Szanowni Państwo, dla firm typu FB Service, które w więcej niż 80% są związane z zamawiającymi publicznymi, kłopoty samorządów są w oczywisty sposób niezbyt dobrym prognostykiem na przyszłość. Po pierwsze, spodziewamy się, może nie od razu bardzo mocno, ale jednak postępującego trendu zwiększania ważności inwestycji realizowanych w formule PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego. A z drugiej strony, i o tym też chciałem wspomnieć, wydaje nam się, że samorządy powinny w tych trudniejszych czasach inwestować też w takie obszary, które w miarę szybko będą skutkowały też konkretnymi oszczędnościami. Takie obszary dla nas to na pewno kwestia fotowoltaiki i zasilania, a przynajmniej częściowego, budynków użyteczności publicznej energią odnawialną, dlaczego nie słoneczną. Z drugiej strony spodziewamy się kontynuowania trendu istotnych inwestycji w modernizację oświetlenia, chociażby ulicznego. Tam stopa zwrotu jest bardzo szybka i nawet już po 5 latach praktycznie cała inwestycja jest w stanie się zwrócić tylko i wyłącznie z oszczędności.